Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rok w Łowisku. Mała zmiana, bo Rok w Łowisku, styczniowy odcinek, wypuszczamy w lutym. Tak jak zapowiedzieliśmy z Jackiem, tak się stało. Chcemy Wam pokazywać, chcemy Wam opowiadać o tym, co wydarzyło się w danym miesiącu. Dziś opowiemy Wam o tym, co wydarzyło się u nas w styczniu. Jacku, jakie zmiany? A w ogóle, zanim dojdziemy do zmian, jest z nami Maciej Stefaniak. Dziś zawitał do nas do Roku w Łowisku. Dlaczego? Dlatego, że będziemy opowiadać trochę o broni i potrzebujemy fachowca, więc mamy ze sobą Maćka, ale o tych zmianach zaczynajmy. Jacku, co w styczniu, jakie zmiany, co przyniósł nowy rok? Przede wszystkim Nerzbur, wszystkim cieszę się, że... Oglądaczom. Cieszę się przede wszystkim, że realizujemy nasze zamierzenia i projekt dalej, drugi sezon Roku w Łowisku. Fajnie, że Maciek jest z nami, bo przygotowujemy się do dość specyficznego polowania i takiego, które w Polsce chyba niewielu ma możliwość wykonywania na swoich terenach z uwagi na gatunek, tak, na który będziemy polowali, o tym pewnie szerzej za chwilkę. No to już zdradź, na jaki gatunek będziemy polowali? Figa, nie zdradzę, na chwilę obecną mówimy o tym, co było w styczniu. A więc w styczniu najważniejsze wydarzenie, jakie było u nas w okręgu, to polowanie Dian w nowym stuleciu Zjednoczonego Łowiectwa Polskiego pod egidą Polskiego Związku Łowieckiego, które odbyło się 7 stycznia w Kole Łowieckim Piżma Kniwiska. Zagościło 25 dian. Całkiem sporo. Opolowały 4 mioty, świetnie się przy tym integrując, bawiąc. Rzecz jasna, w momencie, kiedy wykonywaliśmy polowanie, wszystko na poważnie i tak dalej. Natomiast były bardzo, że tak powiem, gościnnie nastawione w stosunku do gospodarzy i pokot akurat nie był najważniejszą częścią tego spotkania i polowania. Nie złożyliśmy nic na pokocie, natomiast była piękna ceremonia uczczenia tych, którzy w Krainie Wiecznych Łowów, wspólnej później biesiady myśliwskiej, rzecz jasna, w oparciu o naszą znakomitą lubuską i zielonogórską dziczyznę. Super. Co poza dianami? Zmiany prawne mnie bardziej, Jacku, interesują, bo wydarzenia polowania oczywiście jak najbardziej, tak wiadomo, styczeń to też zakończenie polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023, ale było trochę o polowaniach, wrócimy do polowań. Bardziej mnie te zmiany prawne i te zmiany prawne trochę też tutaj widzicie na tym stole leżą, więc już tak... Przybliżaj. No dobra, zmierzamy nieustannie do tego, co dzisiaj się ma zadziać, czyli do wyjścia w łowisko. Natomiast to wyjście w łowisko umożliwiają nam właśnie te zmiany, które nastąpiły. Nastąpiły one w sobie końcówką zeszłego roku, tak? Przepraszam, mówię tu kaszel. Mamy sadło z borsuka, także jak najbardziej poratujemy cię sadełkiem z borsuka. Kaszel minie. Trzymam je kaszel posylwestrowy. Wracając do tematu, to mówimy tutaj przede wszystkim o gatunkach OIGO, zarejestrowanych jako obce gatunki inwazyjne, które dzisiaj tak naprawdę wyrządzają nam bardzo, bardzo dużą stratę, a nawet szkodę. Jestem śmiało w stanie to zaryzykować. Mówimy tu konkretnie o jednym gatunku, o szopie praczu. Okay. Szopie praczu, który dzisiaj bardzo intensywnie, powiedziałbym drastycznie, wchodzi w nasze łowiska, siejąc pustoszenie praktycznie wszędzie, gdzie on jest, bo wspaniale chodzi po drzewach, wspaniale pływa i radzi sobie polując w strefie przybrzeżnej. Plądruje zarówno gniazda naziemne, gniazda na drzewach, na krzewach, jak i dziuble. Taki trochę bandyta. Bandyta z przepaską. Z przepaską na... Z tym, że o ile dobrze pamiętam, on jest bardzo często porównywany do Zoro, czy ma taki przydomek Zoro z uwagi na tą opaskę na oczy czarną. Natomiast Zoro chyba, o ile dobrze pamiętam, w dobrej wierze działał i sprzyjał ludziom. Natomiast to jest odwrotnie. To na pewno nie jest przyrodnik. Okej, okay, dobrze. On myśli inaczej. Zoro czy Shop? Shop. Okej. Okay. Jesteśmy przy Shopie, jesteśmy przy sprzęcie. To jakie zmiany? No, zmiany takie, że na gatunki OIGO, przepraszam, możemy polować z użyciem i przy użyciu noktotermowizji, czyli tego zaawansowanego sprzętu, który był zarezerwowany przede wszystkim, a niedawno jeszcze nie tylko i wyłącznie do
walki z ASF-em mającej na celu redukcję ilości dzików, a zwłaszcza ich zagęszczenia na terenie, gdzie ASF wystąpił. Dzisiaj jest to już rozbudowana formuła w kierunku drapieżników, a nam to bardzo sprzyja, bo dzisiaj w statystykach naszych okręgu mamy strzelonych na koniec grudnia. Na koniec grudnia podsumowaliśmy zeszły rok 2022, a sezon był, jest troszeczkę skrócony z uwagi na tą formułę wydzierżawiania obwodów, podpisywania planów, rocznych planów łowieckich. Mamy strzelonych przeszło 1000 szopów praczy. Okej, Jacku. A ja jadę dalej. Muszę dopowiedzieć tak, że na rekordzistów mamy takich, że nad Odrą, nad rzeką Odrą, w 5 oddziałach leśnych, leśnicy będą kojarzyli, wiedzieli, mniej więcej są to takie powierzchnie około 25 hektarów, czyli 5 oddziałów to jest no, między 100 a 150 hektarów, tak się umówmy. Trzech chłopaków w 2 miesiące odstrzeliło 133 bądź 4 sztuki szopa pracza. Okay. A jak wiemy, to są siedliska wyjątkowo cenne na Dądżańskie, to jest obszar Natura 2000, dęby, łęgi, które, na których porastają dębami 200-300-letnimi, a tak naprawdę ptaki gniazdujące tam, a przede wszystkim dzięcioły, odpowiadają za zdrowotność między innymi tych pięknych, dorodnych i godnych drzew. Okej, w porządku. Mógłbym powiedzieć, że no zmiany takie, że możemy polować z termowizją na drapieżniki, o których powiedziałeś, ale tak, no termowizory mamy jako myśliwi dostępne, więc w czym byłby kłopot, żeby z nim polować? Otóż kłopot pojawiał się tego typu, że większość z nas myśliwych ten termowizor miała zamontowany na broni, Maćku? Kulowej. Kulowej. A strzały w powietrze z broni kulowej, Jacku? Są zabronione, oczywiście. No właśnie. Z tym, że no, nie ukrywam, że można tego szopa szukać na ziemi i próbować go tam strzelać przy użyciu kuli małokalibrowej i tak dalej. To się potwierdza, że jest zamontowana w większości ta broń, ta termooptyka czy noptooptyka. No i to jest 130 kilka sztuk tam w tym miejscu, podejrzewam, że w większości były strzelone z kuli podejrzewam. Nie, ze śrutu. Ale to się, właśnie to jest to, że przeobraża się dzisiaj formuła polowania i przede wszystkim młodzi myśliwi. Widzę, że przechodzą swoją termooptyką, przepraszam, noktooptyką na broń śrutową, bo z reguły te szopy po prostu siedzą na drzewach, one uciekając czy przed dzikami, czy jeleniami, sarnami, tudzież innymi. Okay. Coś czuję, że gieniówki wrócą do łask. Tak, właśnie, chciałem to powiedzieć. Tak. Słuchajcie, bo jest ważna rzecz. Przygotowując się do tego odcinka razem z Maćkiem w sklepie i razem z Maćka ojcem, czyli Krzysztofem Stefaniakiem, zaczęliśmy rozmawiać na temat polowania na szopy, na temat polowania na drapieżniki, na temat jaki sprzęt przygotować. I otóż nie jest tak łatwo, Jacku, przygotować, jeżeli mamy w domu boka, czy mamy dubeltówkę, nie jest tak łatwo przygotować, przystosować tego boka do tego, żeby założyć na ten sprzęt termo lub nokto. Tak? Bo tak naprawdę ten sprzęt, Maćku, opowiedz, no nie nadaje się do tego, prawda? Znaczy, standardowe montaże, które są montowane bez inwazji, czyli bez wycinania szyny i stawiania jakichś kostek, są takowe, aczkolwiek urządzenia termowizyjne uważam, że są za ciężkie do montowania na tak, powiedzmy, słabo zamontowanej szynie, czyli przygotowanej do lufy, tak? Czyli lepiej jest tutaj, z reguły zrobilibyśmy tak, że wycięlibyśmy kawałek szyny celowniczej i wstawilibyśmy jakąś kostkę, do której byśmy to mocowali. Jednak to wszystko ingeruje nam w broń, ingeruje też w czas i pieniądze, które musimy zostawić w rusznikarni. Czy warto? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. My wymyśliliśmy coś innego. To właśnie Maciek razem ze swoim ojcem stwierdzili, no przecież jest tego typu broń. I właśnie to teraz chciałbym, żeby Maciek trochę poopowiadał o tym, jak on to widzi i tak naprawdę my będziemy przypatrywać się i rozmawiać. W międzyczasie Maciek też zmontuje nam tutaj sprzęt na dzisiejsze polowanie. Maćku. Sprawa wygląda tak, że właściwie możemy użyć każdej nowej broni, jeżeli chodzi o półautomaty śrutowe, tak? Czy też, bo w związku z tym, że półautomaty śrutowe na komorze zamkowej często mają jakieś już otwory,
do której możemy dołączyć szynę Picatinny, tak? Do której możemy następnie zamontować jakiś celownik termowizyjny, tak? Ale są również, w związku z tym, że możemy zmontować taki komplet typowo do tego celu, tak? Czyli tutaj akurat wyszliśmy z budżetową wersją, pompką, czyli popularnie mówiąc pompką, tak, z strzelbą w układzie pump action, czyli powiedzmy z przeładowaniem ręcznym. I akurat ta wersja tutaj jest wyposażona jest w szynę Picatinny. Chodzi tu o koszty, tak, żeby nie czyli było tak to drogie. Coś takiego w zupełności wystarcza, lufa wcale nie musi być nie wiadomo jaka długa, dlatego że ten dystans to nie są gęsi, tak, to nie są dystanse dalekie. Jacek, komory dystans na szopa 20-25 metrów? Przy tych dębach, o których mówiłem na Dodżańskich, one osiągają wysokość nawet 30 metrów, ale generalnie szop uciekając na drzewo przed jakimś tam zagrożeniem, czy śpiąc, to śpi najczęściej na pierwszym rozgałęzieniu grubych konarów, tak? Czyli i tam go znajdziemy. Czyli to jest szczał taki maksymalnie do 30 metrów i podchodzi się dość blisko, no dość blisko pod drzewo na dobrą sprawę. Fajną rzeczą, słuchajcie, też jest to, że koszt tej broni nie jest tak wielki. Tak jak Maciek powiedział, jest to broń typowo budżetowa. I to samo termo też, bo... No właśnie. Dystans rzędu 30 metrów możemy tak naprawdę śmiało używać najtańszych celowników termowizyjnych. No, dystans termo, czy też Nocto. Wystarczy. Czy też właśnie Nocto, Nocto tak. Też, powiem ci, Jacek, my przedyskutowaliśmy to Nocto, bo często jest tak, że Nocto na tak bliskiej odległości z promiennikiem to nam będzie odbijało i będzie nam też zasłaniało tego zwierzaka. Więc termo jest... Inaczej, jeżeli są gałęzie. Jeżeli tak, są gałęzie, tak. To i reakcja to prawda. Noktowizora jest dłuższa, bo jest bardziej czuła ta przy ta, termowizorze mamy to bezpieczeństwo, że lepiej go widzimy, nawet jeżeli on leży tam w tych gałęziach. Ale wtedy... wersja budżetowa tak naprawdę byłaby z Nocto. Oczywiście, tak. Możemy tą przysługiwą strzelbę złożyć za rzeczywiście niewielkie pieniądze i wtedy mamy tak naprawdę sprzęt typowo taki pod możemy tego, z kuli, pod tego dla możemy mierznicia. Z kuli też przepinać celownik, który też będzie pasował na szybkim montażu na przykład i z profilem pod załóżmy tego rodzaju podmiot. No tak, bo rzeczywiście w urządzeniach termo czy Nocto możemy tych profili strzelców ustawić kilka, więc możemy jeden mieć na, tak jak Maciek powiedziałeś, na kuli, drugi na tym, trzeci na czymś innym. Dziś Maciek przygotowałeś celownik... Taki średnia półka budżetowy z niedużym powiększeniem, bo tutaj też chodzi o to, żeby też nie było za duże powiększenie z uwagi na to, że na małym dystansie będzie nam trudniej ten cel, powiedzmy, i też ten obszar dookoła celu, tak, zbadać. Okay. Ja może zrobię tak, rozmawiamy, ale ja będę w międzyczasie... Kręcisz to montował. Tak, skręcimy celownik do szyny, szynę następnie zamontujemy z celownikiem na strzelbie i ustawimy. Ustawimy i no i okej, no w porządku. A my Jacek co, pogadamy sobie, słuchajcie, ja na przykład nie mógłbym robić czegoś typu skręcać broń i tak dalej i gadać w międzyczasie, żeby ktoś inny gdzieś tam mi nad uchem gadał, musiałbym się skupić, ale jak to, dobra, Maciek robi swoje, a my jeszcze możemy teraz na spokojnie porozmawiać o polowaniach na drapieżniki, o tym, co dzieje się w województwie lubuskim, co się działo. Czy generalnie rzecz biorąc, ja bym się skupił mimo wszystko na tym szopie, z uwagi na to, że my tak mówimy, no, że jest zagrożenie, ale tak naprawdę to jest bardzo złożony proces przyrodniczy, w którym on tutaj bardzo mocno ingeruje, z czym on się wiąże. Przede wszystkim szop, pracz, to co wspomnieliśmy, plądruje, niszczy lęgi, gniazda, wybiera jaja. U ptaków śpiewających, kolorowych, przepraszam za ten kolokwializm, ale nie jestem specjalistą, ornitologiem, natomiast świetnie sobie też radzi na ziemi, rzecz jasna, w tym strefie przybrzeżnej wód, jezior naszych tutaj, a także świetnie pływa. Oczywiście pożywi się też skorpiakami, płazami, gadami, no jest wszystko jedzący, ta dieta jest bardzo szeroka, rozbudowana, no i
Kolejny, że tak powiem, argument, który dosyć destrukcyjnie wpływa na nasze środowisko, to zajmuje nisze, czy też habitaty i wchodzi w dietę naszych drapieżników rodzimych, jakim jest lis, kuny. Także zabiera tą niszę borsukowi. Mhm. Ponadto nosi w sobie bardzo groźną dla naszych gatunków, a i nie tylko, dla naszych gatunków rodzimych, dziko żyjących, florę bakteryjną. Gdzie jeśli dochodzi do zwarcia, ja posłużę się tutaj przykładem naszych psów do polowania, tak, których używamy, dochodzi do zwarcia pomiędzy naszymi pieskami a szopem praczem. Najczęściej to się kończy kuracją, skomplikowaną kuracją antybiotykową. Z reguły rany bardzo ciężko się goją, nawet i około miesiąca. Są to wybroczyny, później z ropą. Nie chcą się zabliźniać. No jest to trudny temat. Nawet w ostatnim czasie, i myślę, że będziemy mieli taką możliwość w niedługim czasie, żeby porozmawiać z kolegą, koordynatorem naszego pogotowia poszczałkowego. Doszło do u jednego z psów do czterokończynowego porażenia, gdzie pies w ogóle stracił władność w nogach. Tylko dzięki temu, że chłopaki z pogotowia poszczałkowego, konkretnie Grzegorz, dotarł do opracowań ze Stanów Zjednoczonych, że takie sytuacje mogą mieć w momencie, kiedy pies zewrze się, dojdzie do pogryzienia, podrapania przez szopa pracza, dochodzi do zarażenia i takie efekty mogą być finalnie. I przedłużenie kuracji antybiotyka na dobrą sprawę na psa był już, że tak powiem, lekarz weterynarii postawił kreskę. Piękny wyżeł, wspaniale ułożony, też naszego kolegi po strzelbie. Okazuje się, że dzisiaj kapitalnie wystawia, kapitalnie aportuje pióro i z tym musimy mieć, to musimy mieć na uwadze, bo dzisiaj ten szop towarzyszy nam praktycznie w większości obwodów łowieckich Okręgu Zielonogórskiego na ścianie zachodniej, czyli przy granicy z Niemiec, bo ta ekspansja następuje od strony niemieckiej. Największe jego zagęszczenia, tak jak mówiłem, w obwodach praktycznie pozyskujemy go na poziomie 50-60, a w Dolinie Odry, Bobru i Nysy Łużyckiej nawet i koło setki właśnie występują nad dużymi ciekami wodnymi. On tam ma dostęp i do płazów, gadów i do większej ilości ptaków gnieżdżących się w tej strefie styku wody z lądem, nie? No i ponadto, na dobrą sprawę, to jest gatunek, który bardzo szybko skraca dystans do człowieka. On bardzo dobrze się adoptuje w środowisku zurbanizowanym. A tutaj niewiele z nas wie i zachęcam tutaj do poczytania, do literatury odsyłam, już też fachowej, gdzie glista szopia powoduje naprawdę duże spustoszenie w organizmie człowieka, a bardzo często ona trafia do dzieci z uwagi na to, że te szopy załatwiają się, bytują w naszych piaskownicach gdzieś przydomowych, bardzo często opróżniają miski naszych pupili, kotów, psów i tak dalej. Są to fajnie wyglądające zwierzaki, tak, też dające szybko, nawet dać się nakarmić z dłoni, bo się przyzwyczajają, tym bardziej jak widzą, że im się nie dzieje nic złego. Natomiast no, te nicienie, ta flora bakteryjna też ma wpływ i może mieć wpływ na nasze organizmy, a u dzieci są wyjątkowo szkodliwe, bo ten nicien wędrując po organizmie potrafi osadzić się w centralnym układzie nerwowym, mówimy tu o mózgu, co może finalnie nawet prowadzić do najgorszego dramatu, bądź w gałkach ocznych, gdzie powoduje potem ślepotę. No i trzeba o tym mówić. Dzisiaj jest to też nasza rola jako myśliwych, z uwagi na to, że jesteśmy oknem, Lubuskie jest oknem dla szopa pracza na Polskę. Te okna są na dobrą sprawę dwa. Jest to pomiędzy Gubinem a Łęknicą, między tymi dwoma przejściami jest tutaj duże wejście tego szopa, on wchodzi bardzo mocno z Brandenburgii i Park Huścia Warty. A tak dla porównania, to w Brandenburgii w zeszłym roku, 2021, bo do 2022 jeszcze nie mamy statystyk, odłowiono, zaszczelono, uśmiercono 30 tysięcy sztuk. I musimy sobie zdawać sprawę, że za chwilę będziemy mieli naprawdę, jeśli nie będziemy reagowali, właśnie między innymi dzisiaj poprzez takie polowania, które będziemy dzisiaj praktykowali, no to będziemy mieli duży
problem z gatunkiem obcym, który będzie mocno wpływał na nasze habitaty, siedliska, na nasze gatunki rodzime, a finalnie też i na nasze pieski. Musimy powiedzieć sobie jeszcze jedną, słuchajcie, bardzo ważną rzecz. Jedyną opcją tak naprawdę na polowanie na szopy, w sensie jest polowanie, odłowienie tego szopa w inny sposób i tak musi być szop odłowiony, nie wiem, w pułapkę jakąś i tak musi być uśmiercony. Uśmiercony, nie można go wprowadzić do łowiska. Uśmiercony bądź oddany do azylu, a te azyle nie chcą za bardzo przyjmować szopów praczy z uwagi na to, że on nie może z powrotem trafić do właśnie do środowiska naturalnego. Druga sprawa, nie ma naturalnego na dobrą sprawę drapieżnika, ponieważ tak jak, widzimy prawda? Dzisiaj, tak jak widzimy dzisiaj, że jak 2-3 lata temu dosyć mocno stał u nas jenot, tak dzisiaj tego jenota jest dużo, dużo mniej. Jest mniej rzeczywiście. Jest mniej, ale to jest wpływ wilka. Wilk robi porządek z jenotem, natomiast szop pracz sprytnie ucieka sobie na drzewo, tam jest nietykalny. I to jest przewaga tego gatunku nad wszystkimi innymi, jeśli chodzi o to, o oczywiście stąpającymi po ziemi, tak? No nie mówię tu o kunie, czy też kunach domowych, czy leśnych. Można powiedzieć, że jednak ta przyroda lubuska, no nie tylko lubuska, ale my obserwując przyrodę lubuską widzimy, że ta przyroda jednak przechodzi takie przekształcenie. ASF, który zdziesiątkował dzika, tego dzika nie ma. Pojawienie się w nadmiarze szopa. Ten szop, ja pamiętam czasy, gdzie ja zaczynałem polować, spotkanie szopa w łowisku było o rany, szop rzeczywiście. A było zjawiskiem. Był zjawiskiem, był zjawiskiem. A w tym momencie tego szopa jest tak, jak mówisz, jest dużo. Anegdota niesie taka, że skąd wziął się szop w Europie? Prawdopodobnie przywieźli je wojska amerykańskie do Berlina, które stacjonowały gdzieś tam w Berlinie Wschodnim. A potem te szopy im się tam rozmnożyły, rozpierzchły i opanowały Brandenburgię, dotarły do Lubuskiego i idą w świat. I teraz tak naprawdę, czy to prawda? Tego ja nie wiem. To jest taka anegdota, która krąży po Lubusku. Poszperajcie, może coś znajdziecie. Może coś znajdziecie. My tu gadu, a Maciek... Z tymi szopami hodowlanymi, takimi, które on... ludzie przyswajają. Chyba są odrobaczane, więc w tym momencie nie wiem. Moim zdaniem nie ma... Część ludzi w ogóle nie ma wiedzy na temat tego gatunku. To, że on potrafi przenosić wściekliznę, to, że właśnie posiada tą niebezpieczną florę bakteryjną. Były prowadzone badania na różnych uczelniach, i nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy te badania prowadzili i na przykład otwarcie jamy brzusznej po to, żeby zbadać dietę, poddać badaniom szczątki, pozostałości, to co ten szop pracz spożył. Po jakimś czasie odbywało się w bardzo, bardzo skomplikowanym zabezpieczeniu z uwagi na to, że wyziew tych wszystkich substancji i też związków, które są usadowione między innymi w układzie pokarmowym żołądku, był bardzo szkodliwy dla osób, które to robiły. Wypreparowywały i badały. Tak? Okay. Więc no, moim zdaniem dzisiaj nas jako myśliwych też jest rola o tym, taka, żeby o tym mówić i mówić chociażby na przykładzie tego, co się dzieje z naszymi psami, bo jest niestety, często dzieje się z dużym dramatem. Okej. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, my tu rozmawiamy, Maciek w międzyczasie złożył broń, z którą wybierzemy się na polowanie na szopy. Dajmy spokój już chyba trochę tym szopom, bo już o nich trochę było. Powiem wam tylko tyle, że jeszcze chcielibyśmy troszkę innych tematów poruszyć, tych takich styczniowych, co ciekawego w styczniu w naszym pięknym lubuskim. No jeszcze gęsi możemy polować, na gęsi. I koguty, tak, korzanty. I myślę, że jeszcze przed nami taka wyprawa, aby ten sezon na pióro zakończyć z przytupem. Co jeszcze u nas w Lubuskiem ważnego w styczniu będzie się odbywało? No na chwilę obecną to polowanie Dian, które się odbyło, było kluczowym wydarzeniem. Kolejne już będą miały raczej będą miały miejsce w lutym, marcu, z kulminacją na okres letni będziemy mieli trochę. A jak u ciebie w kole takie podsumowanie polowań zbiorowych? Podsumowanie polowań zbiorowych, no przede wszystkim
Cóż, obwód, który będzie żywym 5,5 tysiąca hektarów, zresztą nasi oglądacze mieli przyjemność poznania, mam nadzieję, że przyjemność poznania kolegów z naszego koła, z którymi polowaliśmy. Polowaliśmy, tak. I strzelaliśmy. Nie tylko polowaliśmy, Piotr też naszemu operatorowi zabrał drabinę. Piotr zabrał drabinę, dokładnie. Tak. Ale nie wyjaśniłem tego, dlaczego oddał. Do dzisiaj. może dlatego, że nasz operator musiał z niej zejść. W sensie każdym, z wysiadki, który się... W każdym bądź razie dzików nie mamy. Jesteśmy też jednym z tych kół łowieckich, który przeżywa nadal ten spadek liczebności. Polowań zbiorowych mieliśmy chyba z 5, 6. Tych dzików pozyskaliśmy dosłownie kilka, 2 czy 3. Oczywiście udało się zrealizować, fajnie, bo udało się zrealizować z połową, mówimy tu o samicach. Mhm. No i generalnie też jesteśmy obwodem, który ma w chwili obecnej pozyskane, nie mamy żadnego cieku wodnego, a mamy pozyskanych przeszło 60, prawie 70 szopów praczy. Super. Natomiast największa ilość jest pozyskana na kukurydzowiskach. Notabene przy jednym kukurydzowisku jest dość duży rów, takiej szerokości 3 metrów i tam się zadomowiły bobry. I chyba też tam pasuje ten habitat właśnie szopom, okay, które bardzo, bardzo intensywnie żerowały nam też na kukurydzy. Mm-hmm. De facto powodując niemałe szkody zespół z bobrami. Słuchajcie, styczeń dla mnie to jeszcze ważne spotkanie. Spotkałem się z kolegą Pawłem Lisiakiem, czyli z łowczym krajowym, który przyjechał do Zielonej Góry, do mojego macierzystego koła, czyli do koła łowieckiego Bór, właśnie na polowanie na szopy pracze. I to właśnie w tym kole nagrałem z nim krótką relację dla Was. Zapraszam Was właśnie teraz na tą relację, a my idziemy się już ubierać i widzimy się po tej relacji na polowaniu na szopę. Jeszcze przystrzelę. A, jeszcze przystrzelimy broń. Okej, okay, także my idziemy zadziałać, przystrzelić broń, ubrać się i widzimy się w łowisku. Paweł Lisiak, łowczy krajowy, Dasz Bór. Dasz Bór, cześć. Kolego Pawle, na lubuskiej ziemi, na gościnnych występach, jak się podobało? No wspaniale. Przede wszystkim urokliwe tereny, przede wszystkim wspaniała atmosfera, no i tak jak widać, uśmiech na mojej twarzy mówi o tym, że ten dzień był bardzo fajny. Okej. Okay. Kolega łowczy, słuchajcie, wybrał się na lubuską ziemię, nie tylko na dzisiejsze polowanie zbiorowe, na którym razem jesteśmy, ale zapolować na specyficznego drapieżnika. Tak, specyficznego dla mnie, można powiedzieć, premiera. Mhm. Trzeba powiedzieć premiera, to po raz pierwszy polowałem na szopa pracza. I jak? I jak? Bardzo ciekawe polowanie. Ciekawe, bo inne od wszystkich, które znam. Mhm. Ciekawe, bo to drapieżnik, którym od jakiegoś czasu się interesuję, o którym wiele słyszałem, no szczerze mówiąc złego. I który trochę sprawia pewnie wszystkim nam kłopotu. Przede wszystkim dlatego, że jest obcy, przede wszystkim, że ma naprawdę negatywny wpływ na naszą ojczystą przyrodę. Mhm. Przywędrował zza oceanu, a w tej chwili wkracza tutaj na tereny zachodniej Polski i z tego co widzę w bardzo szybkim tempie się rozmnaża i zasiedla. Jak plotka taka lubuska niesie, szop pracz przywędrował do nas z amerykańską armią, która kiedyś tu za czasów PRL-u stacjonowała niedaleko, bo w stolicy Niemiec, czyli w Berlinie, i był tam maskotką, a dziś jest dla nas nie tylko myśliwych, ale też dla mieszkańców tych terenów jest kłopotem. Tak, tak. Ja właśnie o tym dużo już słyszę, w zasadzie od lat. Mhm. Jest kłopotem ze względu na swoją specyfikę flory bakteryjnej, która no jest po prostu trująca. Mhm. Jest kłopotem dla właścicieli psów, które mają bardzo duże kłopoty zdrowotne, wręcz tracą życie po kontakcie właśnie z szopem pracy. Z szopem, dokładnie. Starałem się moją wiedzę uzupełnić tą, którą czerpałem z internetu i tam rzeczywiście mówi się o bakterii, która ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie psa, szczególnie na jego wątrobę, która prowadzi w zasadzie do destrukcji wątroby i w konsekwencji do śmierci. Okej. Okay. Udało się upolować szopa?
udało się upolować szopę. No to gratuluję. Gratuluję, bo to chyba najważniejsze. Jadąc na drapieżnika, upolować drapieżnika, wyeliminować drapieżnika i to jeszcze tak groźnego drapieżnika, to... Udało się pozyskać. Jest to oczywiście gatunek obcy, który musimy jak najszybciej, że tak powiem, wziąć i utrzymać w ryzach. Polujcie na szopy, jeżeli macie okazję. Polujcie na szopy, jeżeli macie okazję. Uważajcie też, bo kontakt z szopem jest bardzo niebezpieczny dla Europejczyka, który trochę do innych bakterii jest przyzwyczajony. Okej, jesteśmy nadal przy polowaniu. Mamy rok 2023. Mówiliśmy o tym w naszej zapowiedzi, którą robiliśmy na żywo z polowania, na którym dzisiaj byliśmy. I mamy w tym roku wielkie święto dla nas, dla myśliwych. Tak, to jest 100 lat zjednoczenia łowiectwa w Polsce. No nie można mówić, że to jest stulecie łowiectwa, bo byłaby to nieprawda, dlatego że łowiectwo jest tak stare jak ludzkość. Od zarania dziejów. Tak, 23 rok to było właśnie zjednoczenie, powstanie jednego związku. Natomiast też należy zwrócić uwagę, że to nie jest 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Dokładnie. Bardzo często się mówi o tym. No, Polski Związek Łowiecki organizuje tą setną rocznicę zjednoczenia łowiectwa w Polsce. Można powiedzieć, że rok 2023 będzie takim rokiem dla nas, dla myśliwych pod względem pewnie wielu imprez z tej okazji. No tak, jak każdy jubileusz, jak każdy nasz prywatny jubileusz, jak każdy jubileusz jakiejkolwiek grupy ludzi, no powinniśmy wziąć tutaj troszeczkę sięgnąć do historii, troszeczkę spojrzeć w przyszłość i myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy się zatrzymać, pomyśleć, zastanowić. Ja jeszcze może dodam, że jak chodzi o Polski Związek Łowiecki, to on powstał w 1937 roku. Okej, dobra. Jak już jesteśmy przy tych datach i tak nam się dobrze rozmawia, to ja zapytam przewrotnie. 100 lat, czyli dziś mamy rok 2023, rok 2123. Co Paweł Lisiak prywatnie uważa? Jak może wyglądać łowiectwo za 100 lat? Ja myślę, że łowiectwo za 100 lat będzie podążało za tym, co wydarzy się także w cywilizacji. W cywilizacji pewnie ogólnoświatowej, bo tak chyba musimy na to spojrzeć. Myślę, że globalizacja jest czymś nieuniknionym. Nasze łowiectwo jest wyodrębnione, na pewno oparte o kulturę europejską. Bardzo specyficzne i myślę, porównując do innych modeli łowiectwa, przede wszystkim dostępne. Przede wszystkim dostępne i mam nadzieję, że ono takie zostanie. Co nie ulega wątpliwości, będzie to, tak jak do tej pory to jest, bufor pomiędzy tym światem zurbanizowanym. Światem, który troszeczkę zapomina o przyrodzie, zapomina o tych naturalnych prawach. I myślę, że ten cały hejt, który dzisiaj się wylewa na łowiectwo, być może skończy się, jeżeli ludzie zaczną rozumieć. A mam nadzieję, że nasze działania jako myśliwych, nasze działania będą właśnie prowadziły nie do gloryfikowania tego, co robimy, a po prostu do tego, żeby ludzie zaczęli rozumieć, po co jest łowiectwo, bo ono jest nieodzowne. Bez niego nie będzie bioróżnorodności, tak samo dzisiaj, jak i za 100 lat. Jest to forma aktywnej ochrony przyrody. No spójrzmy tylko na to, co przez te 100 lat myśliwi zrobili. Dzięki nim zostały gatunki, takie jak łoś, bóbr, wilk, ryś. I myślę, że następni, którzy za 100 lat się spotkają na ławeczce, nie wiem czy tej, może jakiejś innej. Pewnie ta już dawno zgnije. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś inna. Też będą o tym mówili. Co myśliwi zachowali dla potomnych, dla ludzkości. Okej, to tak można powiedzieć. Paweł Lisiak prywatnie wybrnął troszkę od mojego pytania, bo ja cały czas próbuję, chcę dojść do tego, co Paweł Lisiak, dobry strzelec, strzelec, który lubi strzelać na dalekie dystanse, jaki będzie sprzęt za 100 lat? Z czym będzie chodził myśliwy do łowiska i czy w ogóle będzie chodził do tego łowiska?
No mam nadzieję, że będzie chodził do łowiska, dlatego że łowiectwo to jest też obcowanie z przyrodą. Mhm. I ja osobiście nie dopuszczam innej myśli i tych wszystkich wizji, które mówią o tym, że będziemy polowali jak na grze komputerowej, mhm. łącząc się z dronami, które będą wykonywały odstrzał, a my wygodnie w domu, pewnie joystickiem, w fotelu będziemy naprowadzali broń, która pewnie też w jakiś sposób tam się zmieni. Zresztą, ta technologia, ja przerwę, ta technologia wkracza do życia łowieckiego bardzo mocno. Gdy ja całkiem niedawno miałem okazję być na wystawie, gdzie oglądałem, jak polowali gdzieś tam królowie, polowali konno. W dniu dzisiejszym mamy świetny sprzęt, samochody, broń, optykę, o której oni tak naprawdę mogli pomarzyć. Nagle pewnie nawet sobie nie wyobrażali takiego sprzętu. Ja się boję, że my też nawet nie zdajemy sobie sprawy, w którym kierunku to pójdzie, jak ten sprzęt będzie się rozwijał. No tak, ja mam nadzieję, że my nie zdajemy sobie sprawy, ile ulepszeń czeka ludzkość. A tak naprawdę te zmiany nie poszły w łowiectwie, tylko zmiany poszły wokół łowiectwa. Mhm. Łowiectwo zaadoptowało. Dokładnie. Właśnie samochody, termowizje, noktowizje. Ja myślę, że to polowanie dzięki właśnie wykorzystaniu technologii będzie jeszcze bardziej efektywne. I bezpieczniejsze. Będzie jeszcze bardziej bezpieczne, będzie jeszcze bardziej sprawiało frajdę. Mhm. W tym wszystkim brakuje mi, jako osobie prywatnej, brakuje jednej ważnej rzeczy. Możemy polować z termowizją, możemy polować z noktowizją i rzeczywiście jest bezpieczniej. Aż się prosi, żebyśmy mogli na naszą broń zakręcić tłumik. No tak. Uważam, że tutaj też powinniśmy do tego podejść zdroworozsądkowo. Dokładnie. Jeszcze niedawno, bo w 2018 roku, przyczyną zwiększenia odległości polowania od zabudowań, i zresztą słusznie, był hałas. Hałas, który jest jednym z czynników, które zaśmiecają środowisko. Mhm. Na dzisiaj umiemy ten hałas redukować. Ja podkreślam, redukować, bo opowieści o tym, że nie słychać, jak ktoś strzela, zresztą nie wiem, po co to ma być słychać, to są opowieści, które oparte są na jakichś filmach science fiction. Póki co, bo nasza broń oczywiście ten hałas jest zredukowany. Oczywiście. On jest zredukowany, natomiast słychać go całkiem nieźle. Mhm. Natomiast mamy przecież szczelnice, które też muszą spełniać normy. Dokładnie. Przede wszystkim hałasu, bo w zasadzie są takie dwa czynniki, które mówią o tym, że szczelnica jest bezpieczna. Po pierwsze, żaden środek miotający nie może opuścić, czy żaden pocisk nie może opuścić tej szczelnicy. Po drugie, szczelnica musi być znośna, jak chodzi o hałas dla otoczenia. No i tutaj rozwiązania mamy, rozwiązania, które są stosowane w zasadzie dzisiaj już dość powszechnie. Kwestia, myślę, uregulowania, zrozumienia problemu i pochylenia się nad nim, to jest to, co tak naprawdę dzieli nas od tego, żebyśmy mogli jeszcze przyjemniej spędzać czas na polowaniu, pracując i, tak jak podkreślam, myśliwi ciężko pracują dla całego społeczeństwa. Dziś ciężko pracował razem z nami na polowaniu łowczy krajowy Paweł Lisiak. Dziękuję. Kolego. Dziękuję Ci za wszystko. Wszystkiego dobrego. Dasz bur. Wzajemnie, dasz bur. A Wy jeszcze nie odchodźcie, bo dzisiejszy odcinek jeszcze trwa. Słuchajcie, taki krótki spacer po łowisku, nocny spacer. Miejmy nadzieję, że zaraz coś będzie. My przyłączamy się na tryb termowizyjny, czyli tak naprawdę wyciągamy termowizory. Jacek już ma wyciągnięty, ja za chwilę biorę swój do ręki. No idziemy zobaczyć. Także trzymajcie kciuki. No zobaczymy. Będzie shopping, czy nie będzie shoppingu? Jak, Jacek? Wspaniale. Wyjście dobre, ale ja pytam, co widzisz? Na chwilę obecną. Na szczęście gołe drzewa. Okej, okay, na szczęście dla szopów. W takim razie chodźmy pomalutku, zrobimy jakiś delikatny podchód. No spacer. Spacer, nie? Tak. Spacer pozaglądamy. No bo niestety ich tutaj potrafi trochę być. Okej.
Słuchajcie, mamy godzinę 3:18, tak naprawdę środek nocy, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy po polowaniu, mamy pięknego szopa. Pierwsza rzecz, najważniejsze, żeśmy zadbali o siebie, swoje bezpieczeństwo i zdrowie, czyli używamy rękawic, to jest nasza bariera przed tymi drobnoustrojami i tymi rzeczami, o których mówiliśmy przed wyjściem w łowisko. Czym się charakteryzuje ten nasz shop? Przednie kończyny, para przednich kończyn. Spójrzcie, jak ogromne palce, długie, smukłe palce zakończone bardzo, bardzo ostrymi. Tutaj tego oczywiście nie widać. Słychać, jak one czepiają rękawicy. Jakbyśmy wzięli, podłożyli pod nią kartkę papieru, widzimy, jak te pazury są ostro zakończone. To są naprawdę narzędzia do zabijania, do wyciągania z głębokich dziupli i to jest naprawdę jedna z dłuższych kończyn. Kuna nie ma tak długiej kończyny. Jedna z dłuższych kończyn do tego, aby wybierać z gniazda pisklęta chociażby. O, tylne, rzecz jasna, zapobiegają zsunięciu się z drzewa. Widać, jak on stąpa, gdzie tutaj nie ma owłosienia. Podobnie tutaj. No i krótsze łapy czy kończyny. I tutaj najczęściej obraca i przemywa sobie, trzyma w tych kończynach, trzyma pożywienie i konsumuje. Jak wygląda jego górna, dolna żuchwa, uzębienie? Wszyscy widzimy. No i sama w sobie barwa ciemna, to jest dość duży szop, dorosły szop pracz. No i ta przepaska Zoro, która no bardzo ładnie wygląda jako ubarwienie, no i pręgowany. Ogon kita. Świetny materiał na wykonanie czapki, mufy, na ręce, na dłonie, na zimne dni, kiedy polujemy chociażby zbiorowo. Aha. Ważnym jest, żebyśmy monitorowali swoje obwody łowieckie i zapobiegali rozprzestrzenianiu się tego gatunku, bo czyni naprawdę duże spustoszenie. Uważajcie też na siebie, Daszbur. I już tak na sam koniec. Dziękujemy, że wytrzymaliście z nami tak długi odcinek. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam przy tym odcinku. No i co? Widzimy się w marcu. I w marcu zobaczymy, co działo się. Mówiąc o lutym. W lutym. Dokładnie. Jacku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Daszbur i do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia.